Maciej Gramatyka, kandydat w wyborach samorządowych w Tychach, w drugiej turze wyborów prezydenckich. Jest naszym gościem. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. Mówię, panie prezydencie, bo pełnił pan tę funkcję, co prawda wice, a w ostatnich miesiącach wręcz kogoś, kto pełnił rolę prezydenta, więc to doświadczenie pan ma. Tak, rzeczywiście, no cały czas jeszcze pełnię funkcję prezydenta. Do czasu wyboru nowego prezydenta to pełnię tę funkcję, powołał mnie na nią premier Donald Tusk. Dobrze poszło w tej pierwszej turze. Nie na tyle dobrze, żeby można było uznać, że to sukces i drugiego podejścia nie będzie, ale niewiele brakowało. To prawda. Nieco ponad 3%, 1400 głosów. Myślę, że to frekwencja. To jeden z powodów, że to jednak się w pierwszej turze nie udało wygrać tych wyborów, bo frekwencja była niższa o prawie 5% w stosunku do tego, co było 5 lat temu. No a druga kwestia, to jednak miałem 4 kontrkandydatów. To też nie bez znaczenia. Ale jak się przyglądam wynikowi pańskiego poprzednika sprzed 5,5 roku, to mogę tych wyborców trochę zrozumieć. Mogli uznać, że nic nam nie grozi. Wtedy 75% w pierwszym podejściu, nie było o czym rozmawiać. Myślę, że to mogło tak wyglądać. To znaczy, to jest trochę tak, że część ludzi mogła myśleć, że to przecież takie naturalne. Rzeczywiście prezydent Dziuba wygrywał wybory z taką większością 5 lat temu. Piękna pogoda, więc można nie iść. Więc myślę, że to jest rzeczywiście jedno z wytłumaczeń tego, dlaczego akurat taki wynik, a nie inny. Chociaż przyznam, że jestem bardzo zadowolony z tego, który osiągnąłem, bo jestem debiutantem, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Po raz pierwszy startuję. Oczywiście startowałem do Rady Miasta. Natomiast no, to jest coś zupełnie innego. Więc dziękuję każdemu. Każdej, a właściwie każdej tyszance, każdemu tyszaninowi, który na mnie głosował za to poparcie, ale proszę o to, żeby 21 kwietnia państwo jeszcze raz poszli do lokali wyborczych i jeszcze raz zagłosowali za mną. Ale też porównanie tych wyników sprzed 5,5 roku i z tego wyniku pokazuje, że w Tychach głosuje się być może na brand, ale bardziej na człowieka. Tak, no myślę, że tak jest. To znaczy, gdyby patrzeć na moje poparcie, to poparcie listy Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta jest na poziomie tam 29%, mój wynik 46,6%. To widać, że to jest wyższy wynik niż to poparcie Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta, czyli przekonałem też innych wyborców, niekoniecznie właśnie tych partyjnych. Wierzę w to, że w drugiej turze też tak będzie, ale kluczem do sukcesu jest frekwencja. Jeżeli moi wyborcy będą zdemobilizowani, bo uznają, że to 46% to tak dużo, że wygram, to moim zdaniem wszystko może się wydarzyć. Trzy komitety popierają pana w tych wyborach, ale to jest jeszcze ciągle jeden program? Skoro trzy komitety tam do tego się podukładały i mają swoje oczekiwania. Mogę powiedzieć, że to jest jeden program, ten, który ja zaprezentowałem, ale też to jest tak naprawdę taka dosyć wspólna wizja, bo patrząc, ja analizowałem programy wyborcze tych trzech komitetów i my się w wielu kwestiach zgadzaliśmy. W ogóle mam takie wrażenie, że wszyscy kandydaci, wskazując różne kwestie do załatwienia, do zrealizowania w mieście w nowej kadencji, poruszają się w podobnym niemal obszarze. Tutaj takich bardzo znaczących, diametralnych różnic nie ma. Niemal u każdego w programie pojawia się odkryty basen, o którym się mówi w Tychach od jakiegoś czasu. Niemal w każdym programie pojawia się temat sygnalizacji świetlnej. Mamy system sterowania ruchem, z którego nie jesteśmy do końca zadowoleni ze względu na to, że często te światła nie są jeszcze skoordynowane, więc wszyscy mówimy o tym, że trzeba to narzędzie, które jest bardzo dobre i nowoczesne, wyregulować, żeby lepiej funkcjonowało. Część kandydatów mówi o spalarni odpadów, nie wszyscy, ale część. A wyższa uczelnia? Wyższa uczelnia, no ja akurat o tym mówię w swoim programie wyborczym. Jeszcze dokończę tylko te spalarnie, żeby nie było niedomówień. Był taki pomysł, spółka prywatna chce, a myślę, że bardziej chciała wybudować spalarnię w Tychach w jednej z dzielnic. Mieszkańcy protestują przeciwko takiemu działaniu i w moim odczuciu ono jest skazane na porażkę i ta spalarnia nie powstanie, bo wbrew mieszkańców czegoś takiego po prostu nie można robić. Co nie zmienia faktu, że wyzwaniem jest gospodarka odpadami, bo utoniemy w śmieciach, ale to zadanie może realizować metropolia na wyższym poziomie. Te trzy komitety, które popierają, nie oznaczają, że będą potrzebne jakieś nadzwyczajne negocjacje już, gdyby się okazało, że proces się zakończy i że zostaje pan prezydentem?
My na ten temat nie rozmawialiśmy jeszcze. Jestem przekonany, że będzie tak, że po wyborach usiądziemy do stołu, jeżeli je wygram, w co oczywiście wierzę, ale najpierw trzeba wygrać, a potem będziemy rozmawiać. Na razie takich rozmów nigdy nie było dotyczących tego, jak chcemy realizować te programy, bo to, że chcemy je realizować, naprawdę ja nie widzę problemów w tym, dlatego że wiele tych pomysłów, które były zgłaszane przez te komitety, które mnie popierają, one są naturalne również dla mnie. Ludzie, rozwój, inwestycje. Tak to jest zbudowany ten program, o tych trzech hasłach? Ten mój, tak. W dokładnie. Tej kolejności? No tak, miasto to przede wszystkim ludzie. Moje hasło Tychy to Ty i to jest coś, od czego tak naprawdę wychodzimy. Bo jesteśmy dla ludzi, a to, co robimy, też ma być dla nich. Z tego wniosek powinien taki, że pan wie, czego ludzie by w Tychach chcieli. Pan to wie i badał, czy pan się domyśla? To jest tak, że ja słucham ludzi, po prostu rozmawiając z nimi. Badania oczywiście takie miasto też realizowało, one są dostępne, bo przy przygotowywaniu strategii rozwoju miasta oczywiście też były prowadzone badania, więc oczywiście z tych badań też można i skorzystałem, patrząc na to, czego mieszkańcy chcą, co zgłaszają. I czego chcą? No wie pan, tam było dużo takich tematów, które dotyczą takiej codzienności, dobrych miejsc pracy, znaczy dobrze płatnych miejsc pracy, poczucia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo dość często pojawia się, raz, że pojawiało się w tych badaniach, szeroko rozumiane, od takiego bezpieczeństwa medycznego, czyli dobrych usług medycznych. Tylko częściowo mamy na nie wpływ, to jest zupełnie inna historia, ale szpital Megrez to jest spółka miejska, w związku z tym mamy wpływ na to, jak będą wyglądały inwestycje w tym szpitalu. To oczywiście temat mieszkań, który się pojawia, dlatego że cały czas jest ich za mało, szczególnie tych komunalnych, ale to też taka przestrzeń publiczna, estetyka miasta, taka dbałość o to, jak wyglądają nasze skwery, place, parki. Wczoraj byłem na ulicach, zapraszając na wybory, no i jedna pani mi powiedziała, niech pan zrobi, żeby było więcej śmietników przy chodnikach, bo jest za mało, a te śmieci bardzo źle wyglądają. Więc tak jak wspomniałem, takich rewolucyjnych pomysłów raczej nie widać. To bardziej chodzi o taką dużą dbałość o to, w jakiej przestrzeni żyjemy. A jest taki problem w Tychach, który jest czymś na kształt must have. Każdy prezydent, który będzie się ubiegał, czy ubiega się, będzie się ubiegał, musi o tym pamiętać, bo to jest coś, co pali Tysza najbardziej od lat. Jest coś takiego, czego Tychy wymagają w ten sposób? Na pewno jest tak, że Tychy nie mają centrum i prezydent Dziuba, kończąc swoją kadencję, przymierzył się do tego, by przygotować taką koncepcję budowy centrum miasta. Na razie to jest taka koncepcja. Z drugiej strony jest oczywiście miejscowy plan przygotowany, jak to mogłoby wyglądać w okolicach Alei Jana Pawła II. Natomiast to jest działanie długofalowe. Tego nie będzie się dało zrobić bardzo szybko, ale rzeczywiście... Myślę, że nie, bo tam są dość skomplikowane procesy właścicielskie, to znaczy tam tylko część działek jest gminna, część jest właściciela prywatnego, w związku z tym najpierw trzeba uregulować te sprawy, ale tak mieszkańcy od zawsze, odkąd ja pamiętam, a jestem tu od urodzenia, to mówili o tym, że Tychy nie mają jednego centrum, no tak były zbudowane, a to centrum, które było zaprojektowane przez Weichertów, nigdy właśnie nie powstało, więc to jest takie wyzwanie, które może nie jest aż tak bardzo uświadomione, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że niemal każda dzielnica ma swoje centrum. Stare Tychy mają plac Baczyńskiego i plac z Wydrami. Na poszczególnych osiedlach też są takie lokalne centra. Natomiast myślę, że to jest coś, co może być takim wyzwaniem i taką rewolucyjną zmianą w kontekście rozwoju miasta, to centrum. A żadna galeria handlowa nie przejęła na całe szczęście roli centrum, bo tak bywa w miastach? Tutaj chyba nie. Były plany, żeby w tym miejscu powstała w przyszłości galeria, ale potem powstała galeria Gamini i już te plany się nie zostały zrealizowane. W tej koncepcji Weichertów trochę to tak było, że to właśnie miały być takie pawilony handlowe i część ich została wybudowana w okolicach hotelu Tychy. Dzisiaj niestety to jest taki nieuporządkowany teren tak zwanego szkieletora i przyznam, że to jest coś, co powinno się zmienić w moim odczuciu, żeby uporządkować tą przestrzeń, bo to straszydło zdecydowanie za długo straszy w tym miejscu. Jest taka koncepcja formułowana przez teoretyków samorządu. Rozwiąż problem mieszkaniowy, rozwiążesz wszystkie. I coś w tym jest.
będą mieli gdzie mieszkać, będą chcieli się osiedlać, będą mieli powód, żeby szukać tu pracy, będą tu lokowali swoje rodziny, wyeliminujemy gdzieś tam problem wyludniania się miasta. Pan się zgadza z taką teorią? Tak, i to, o czym mówimy tutaj, o budowie tego centrum, to tam właśnie zaplanowane są też budynki mieszkalne, bo Tychy nie mają już zbyt wiele terenów takich pod budownictwo mieszkaniowe. Stosunkowo są zabudowane i każde nowe takie inwestycje, one albo wykorzystują już przestrzenie pomiędzy tymi starymi blokami, i to nie zawsze jest dobre, dlatego że one były zaprojektowane tak, żeby jednak była jakaś przestrzeń zielona. Niestety czasami jest tak, że, czy też było, że deweloperzy wykupywali działki od spółki restrukturyzacji kopalń, bo tu często właśnie te bloki były kopalniane, no i gdzieś tam takie plomby powstawały, co dobrym nie zawsze było. Natomiast tak, myślę, że to jest to, o czym też wspomniałem, że budowanie budynków mieszkalnych to jest rzeczywiście klucz. No, jesteśmy, tak jak i wiele innych miast, my może nawet trochę mniej, cały czas zmagamy się z procesem wyludniania się miast. Mniej się rodzi młodych Tyszan, więcej ich umiera, ale też ci, którzy dorastają, to wyjeżdżają z miasta, wyjeżdżają na studia poza Tychy i potem zostają, nie wracają tutaj. Jeżeli ale właśnie, mieszkać, dlatego, że nie mają gdzie mieszkać, czy z innych powodów wyjeżdżają? To jest pewnie bardziej skomplikowane i myślę, że tutaj powinniśmy też spojrzeć na rolę metropolii, że metropolia nie jest takim magnesem, żeby do nas przyjeżdżali ludzie na studia na przykład. To znaczy, myślę, że dla młodych ludzi dzisiaj, tych takich szukających czegoś więcej, bardziej atrakcyjnym jest wyjechanie na studia do Wrocławia, Poznania czy Krakowa niż do Katowic, choć to też nie jest tak, bo przyjeżdżają ludzie do Katowic na studia, ale to jest coś, na co powinniśmy patrzeć w kategorii wszystkich miast metropolii. Być może ta metropolia w ogóle powinna być trochę mniejsza, myślę tutaj o liczebności tych miast, po to, żeby na tym korzystać, żeby metropolia stała się magnesem dla ludzi spoza Śląska i żeby oni u nas zostawali, żeby ten proces odwrócić, żeby to nie było tak, że wyjeżdżają do Wrocławia i potem tam zostają. A co pan ma na myśli, mówiąc o wyższej uczelni w Tychach? To jest konkretny już tak naprawdę obraz, bo jeszcze pod koniec zeszłego roku rozmawiałem z panią rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, która to szkoła jest zainteresowana, była zainteresowana tym, żeby otworzyć tutaj kilka kierunków, i to się dzieje, to znaczy to się stało. Na razie to są początki. Wie pan, jak to mogłoby wyglądać, jak już zamyślę. Jeżeli ktoś mówi wyższa uczelnia w mieście, no to jest kampus. Tak, to byłoby doskonałe rozwiązanie, żeby powstał kampus. Znowu mówiąc o tym centrum, to są tereny przy stacji kolejowej. Właściwie przez miasto przebiega taki wykop, w którym jest linia kolejowa i kilka stacji. Więc mogę sobie wyobrazić, że na przykład w tym nowym centrum są akademiki, są takie właściwie bloki pod wynajem dla studentów i oni, studiując nawet w Katowicach, mogą mieszkać w Tychach. Ale też jeżeli będzie wyższa szkoła w Tychach, która będzie oferowała ciekawe kierunki, no to oni też będą chcieli tutaj zamieszkać blisko tej szkoły. Więc to jest etap początkowy. Kiedyś była wyższa szkoła w Tychach, potem niestety ten projekt przestał funkcjonować. Dzisiaj WSB już się w Tychach pojawiło. Byłoby idealnie, żeby ta szkoła wyższa, nie mówię, że to tylko WSB, bo myślę, że powinniśmy porozmawiać z Politechniką, z Uniwersytetem Śląskim, by połączyć z jednej strony właśnie szkołę wyższą, czy też szkoły wyższe, które funkcjonują, ze strefą ekonomiczną i z firmami, które są na terenie strefy, żeby kształcić ludzi w takich kierunkach, które dają im szansę w przyszłości, żeby pracodawcy mieli już wykwalifikowanego pracownika, ale też, i tak rozmawialiśmy w kontekście WSB, dobrze byłoby wejść już do szkół średnich, żeby zbadać potencjały i przede wszystkim tak pokierować młodych ludzi przy tym ich wyborze kierunku studiów, żeby to był najlepszy dla nich wybór, żeby dawał im gwarancję dobrego zatrudnienia, dobrej pracy, no i dobrej przyszłości. Jest i taka teoria, która mówi, że samorządowcy zbyt wiele zwracają uwagi w swoich działaniach na inwestycje, a zbyt mało na usługi publiczne, bo inwestycje są proste. Trzeba mieć tylko na nie pieniądze i znaleźć pomysł na basen, na skwer, na cokolwiek. A usługi to coś bardziej skomplikowanego. Trzeba zadbać o lecznictwo, o szkolnictwo, a to są kluczowe elementy funkcjonowania miasta, jednocześnie tak bardzo scentralizowane, jak to jest tylko możliwe. Tak, to prawda. Jakość życia jest
dla mnie akurat kluczowa. To jest trochę tak, że zresztą jak rozmawiałem z Andrzejem Dziubą, no to nieraz się spieraliśmy o takie wizje, bo on mówi, ja jestem inżynierem, no i rzeczywiście świetnie szły mu różnego rodzaju inwestycje. Nawet pewnie dziś nie pamiętamy o tym, jak miasto wyglądało 20 lat temu, a czas jego prezydentury to są naprawdę duże inwestycje. Pamiętamy tylko wpadki dobrych rzeczy nigdy. Tak, natomiast jakość życia to jest właśnie też to, o czym pan powiedział, o tych usługach, o tym, że no fajnie, że mamy dobrą infrastrukturę, ale ludzie jeszcze muszą chcieć z tego skorzystać i móc skorzystać. I rzeczywiście rozbijamy się o pewien problem, że jeśli chodzi o szkolnictwo, no to w oświacie my oczywiście inwestujemy, natomiast wpływu na to, jak wygląda program, nie mamy. To zostało scentralizowane. Miejmy nadzieję, że trochę się zmieni. Natomiast był taki czas jeszcze teraz w czasie rządów PiS-u, że dość mocno ograniczały te wszystkie restrykcje potencjalne dyrektorów szkół, by nie wchodzić w jakieś projekty, które mogłyby być kontrowersyjne. Nie musiały być, ale już taka obawa, że mogłoby się coś stać, co by na nich ściągnęło jakieś niezadowolenie. Ale rzeczywiście, podobnie jest zresztą z opieką zdrowotną. Często pojawiają się takie postulaty, że w Tychach powinien być oddział pediatryczny, szpitalny oddział ratunkowy. Co oczywiście samo w sobie z perspektywy inwestycji miasta jest możliwe. No, można zainwestować 40 milionów, jeżeli będą pieniądze, bo dziś ich nie ma, ale gdyby były. Natomiast problemem jest to, że świadczenia takie finansuje NFZ, a NFZ nie chce w Tychach finansować takiego świadczenia, mamy to na piśmie. W związku z tym no, są takie ograniczenia, które powodują, że niezadowolenie mieszkańców z tego, jak funkcjonuje na przykład służba zdrowia, spada na miasto, przy czym miasto nie bardzo ma jakikolwiek wpływ na to, żeby ten stan zmienić. Nie jest płatnikiem. Dokładnie. A z drugiej strony, dlaczego z budżetu miasta mielibyśmy drugi raz płacić za coś, za co płacimy, płacąc składki zdrowotne? Jak się Tychy zmienią, jeśli Gramatyka zostanie prezydentem? Ma pan takie hasło? Odpowiedź na takie pytanie? Zmienią się pokoleniowo, moim zdaniem, bo wie pan, ja od Andrzeja Dziuby, no właśnie, dzieli nas pokolenie. Mamy trochę inne spojrzenie na miasto. Natomiast na pewno to nie chodzi o rewolucję, bo rewolucja też przynosi zniszczenia często, ale o ewolucję. W związku z tym myślę, że też przez to, że ja przez ostatnich 5,5 roku byłem zastępcą prezydenta do spraw społecznych, to ten obszar związany właśnie z ludźmi, usługami publicznymi, społecznymi, to jest coś, czym ja będę się chciał zajmować. Co, bo pan wie, czego Tychy potrzebują? Mówienie, dzięki, że ja wiem, czego Tychy potrzebują, to byłoby pewnie zbyt daleko, ale ja słucham ludzi i staram się realizować to, o czym oni mówią, o tych swoich potrzebach. I widzę oczywiście też, jak zmieniają się Tychy w tej warstwie społecznej. Ostatnio byłem znowu na spotkaniach na ulicach i też często spotykam starszych ludzi i oni sygnalizują o tych potrzebach swoich. Mając 70-80 lat, ich sprawność jest inna niż 40-latków. Ostatnio jedna pani mi powiedziała, proszę zrobić, żeby rozkłady jazdy na przystankach były niżej, bo ja nie widzę, bo są za wysoko. Mój pan jest wysoki, to pan widzi. No i to rzeczywiście... A pana są za nisko. No właśnie, tak powiedziałem, ale to jest naprawdę bardzo ważne. To są w sumie takie detale, ale wiele z tych osób mówi, że im się tu naprawdę dobrze mieszka. To jest też tak, że oni wybrali tych w latach 50., 60., 70., bo przyjechali tu z różnych stron Polski. Tu zostali, zakorzenili się, utożsamiają się z tym miastem, są dumni z niego, bo mówią, jak miasto się zmieniło. Natomiast po prostu takie codzienne życie musi być dla nich łatwe i muszą czuć, że ktoś się nimi opiekuje, jeżeli tego potrzebują. Pan wie, że w drugiej turze wyborów to nie jest tak, że wygrywają ten, kto w pierwszej miał więcej punktów, tylko ten, który swój elektorat zmobilizuje, bo w drugiej turze już się nie chce iść. Tak, oczywiście. To jest, ja mam pełną świadomość tego. To znaczy w ogóle myślę, że moi wyborcy, moi zwolennicy właśnie, wie pan, wczoraj znowu odniosę się do tego, zapraszałem na wybory i pani mi mówi, ja tak, ja głosowałam na pana, przecież pan wygrał. No ja mówię, tak, ale jeszcze raz trzeba pójść na wybory. Oj, to nie wiedziałam, bo widziałem, że pan wygrał. No nie wszyscy wiedzą, że trzeba było w pierwszej turze zdobyć 50% głosów, więc mam tego pełną świadomość, ale wie pan, to też niestety, chociaż w mieście ta polityka na co dzień nie ma znaczenia, bo ja
rozmawiam ze wszystkimi ludźmi reprezentującymi różne poglądy polityczne, to jednak w tych wyborach, w tej drugiej turze, to będzie wybór pomiędzy PiS-em i pomiędzy stabilnością i rozwojem tego miasta takim, jakim był do tej pory, bo jest dwóch kandydatów, jeden z PiS-u, drugi z Koalicji Obywatelskiej. W Radzie Miasta większość ma mój klub, czyli Koalicji Obywatelskiej i samorządowcy Andrzeja Dziuby. Więc to będzie dzisiaj taki wybór. Pomijając te wszystkie kwestie związane z programami, z pomysłami na miasto, to ostatecznie to będzie wybór pewnej wizji Tychów w kontekście tego, jaką mamy wizję Polski, jaką mieliśmy. Wiemy, co było przez 8 ostatnich lat. Maciej Gramatyka, kandydat do fotela prezydenta Tychów przed drugą turą, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie i przejażdżkę po mieście. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich Państwa na wybory. 21 kwietnia, druga tura wyborów prezydenckich w Tychach.